Sponsorem relacji jest firma AllPromote, oferująca przenośne nośniki reklamowe. No i widzimy teraz, jak drużyny przywitają się tutaj przed meczem. Zaczynamy. Przy piłce Marcinkowski do Grzegorza Ocha. Strzał i jest bramka! Sylwester Kiper jako pierwszy zdoba gola. No tak pachniało golem i faktycznie Sylwester dzisiaj najwięcej razy dochodzi do strzału. W końcu skutecznie pokonuje Kamila Kajtaniaka w 15 minucie spotkania i Turunianie w tej części meczu. A już wznawiają grę gracze toruńscy. Tutaj widzimy Waszaka, Szczepaniaka, Morozowa, a także Świtonia. Do Waszaka Waszak, ma trochę miejsca, będzie musiał minąć rywala, ale podaje spokojnie do tyłu do Świtonia. Świton dośrodkowuje na głowę Morozowa i Mykola Morozow pakuje piłkę do bramki, zdobywając drugiego gola w tym meczu dla FC Toruń. I w 24 minucie spotkania Torunianie podwyższają wynik meczu na 2-0. Znakomicie. Kleberson chciał podbić piłkę do Wołoszyna. Jeszcze raz Brazylijczyk, uderzenie i bramka! No, potrzebował minuty Cleverson, aby pisać się na listę strzelców w pierwszym swoim spotkaniu w toruńskim zespole i trafił jako trzeci w dzisiejszym meczu do bramki. Nowy zawodnik toruńskiej drużyny. Cleverson odzyskał piłkę, ale źle podaje i Jarosz szansa i pokonuje. Krzysztof Jarosz pokonuje Dominika Nikodema Romanowskiego oczywiście. Trafiając bramkę pierwszą dla zespołu ADT-u Warszawa. No teraz Morozow jeszcze przed szansą walczy z graczami akademików. Jeszcze raz Morozow do Waszaka i jest bramka, którą zdobywa Kamil Waszak. Może tam jeszcze trochę pomógł Daniel Waniek, ale jest czwarty gol dla toruńskiego zespołu. I tutaj jeszcze raz zamykają. W niczym pokoju zamku Turnianie. No i jest podanie Wojciechowskiego i szansa do pustej bramki trafia. I drugą bramkę zdobywa Dominik Majewski. Jak podaje tutaj speaker. A więc 4-2 już na tablicy wyników i drugi gol akademików. No błąd Turunian. Teraz to podaje od razu do Mikołajewicza. Mikołajewicz 2 sekundy. Mikołajewicz strzela. Mikołajewicz nie. Już nie oddał strzału. Koniec meczu. I mamy wynik 4-2 dla FC Toruń. Zatem bramki dla gości strzelali najpierw Kiper, później Morozow, następnie Cleverson i Czyszek. Waszak czwartą bramkę zdobył. Natomiast dla AZS-u Warszawa bramki strzelali Jarosz oraz Majewski. Sponsorem relacji jest firma AllPromote, oferująca przenośne nośniki reklamowe.